Gastronomia to kolejna branża objęta obostrzeniami. Dzisiaj spotkamy się z trzema jej przedstawicielami i spytamy, w jakiej są kondycji oraz jak długo jeszcze dadzą radę. Pierwszy lockdown już za branżą gastronomiczną. Jak mocno go odczuła i czy ciężko było jej wrócić? Pierwszy zamknięcie lockdown był dla wszystkich nie wiadomo. Wszyscy bardzo, bardzo się bali. Na ulicach zapanowała całkowita pustka. Było, może bardziej w tym było więcej takiego przerażenia, co to będzie. I oczywiście, że branża, bo z 100% obrotu spadliśmy na 10%, a tutaj są pracownicy, czynsze, koszty i tak dalej. I było to, ja bym powiedziała tak, to była wielka niewiadoma, bardzo dużo strachu. Jednak od marca ci najlepsi, którzy nie mieli problemu przed COVID-em, otworzyli się i pomału starali się odrobić straty. Ten pierwszy spowodował bardzo duże straty, ponieważ odbył się w miesiącach newralgicznych dla gastronomii, czyli tych, tak mówiąc kolokwialnie, komunijno-weselnych, gdzie te komunie się zaczęły, gdzie zaczynają się wesela i tak dalej, więc tam już były duże straty, no a teraz ten drugi, no to jest tylko po prostu efekt domina, tak? Drugi lockdown był również niespodziewany. Czy przedstawiciele tej części gospodarki byli na to gotowi i jakie przygotowania poczynili, aby się przygotować? Spodziewaliśmy się oczywiście jak wszyscy drugiego lockdownu. Nie spodziewaliśmy się, że będą znowu takie obostrzenia jak były kiedyś, że będzie to tak wyglądało. Myśleliśmy, że to przejdzie jakoś bardziej lajtowo, powiedzmy. Przygotowani nigdy nie jesteśmy na to do końca przygotowani, bo wiadomo, że myślimy przyszłościowo, więc staramy się jak najbardziej się rozrastać, a w tym teraz po prostu podcięli nam skrzydła, nam wszystkim, nie mówię tylko o nas, tylko mówię o wszystkich tych gastronomiach i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o przygotowanie, no to nie będziemy na to nigdy przygotowani tak do końca. Premier cały czas obiecywał, że pójdziemy środkiem, nie będzie żadnego zamknięcia, pójdziemy środkiem, a okazało się całkiem inaczej. I dla branży gastronomicznej, która największy ruch ma w sezonie wakacyjnym, wiosna, lato, później te obroty już spadają z automatu, a teraz całkowite zamknięcie i tak ludzie chodzili bardzo mało w stosunku do tego, co było. I jeszcze ten niepotrzebne zamknięcie restauracji, kawiarni, no myślę, że dla niektórych to już naprawdę w tym momencie to już będzie zabójstwo. Kolejne zamknięcie może być druzgoczące. Co się stanie dalej i czy jest alternatywny pomysł na działanie? To będzie zależało od trwania, od ile będzie trwał ten lockdown, bo jak to będzie miesiąc, dwa do trzech miesięcy, tak jak było tamtym razem, i to będzie okej. Jeżeli to będzie trwało do wiosny, to na pewno będzie ciężko wszystkim i zależało będzie dużo od tego, czy rząd nam pomoże, czy pomoże nam na takiej skali, jak nam pomógł tamtym razem. Więc jak na razie też nic nie wiemy, nie jesteśmy na nic przygotowani, zobaczymy co będzie. W większości ludzi kojarzy się z restauracją, ale jest to bardzo, bardzo szeroka branża, która nie tylko skupia restauracje. Są to domy weselne, są to puby, są to różnego rodzaju działalności, które nie są w stanie być prowadzone w sposób wynosowy, tak jak teraz jesteśmy dopuszczeni. My jako restauracja na przykład jesteśmy salą, tak, weselno-bankietową i restauracją à la carte, czyli serwujemy jedzenie na miejscu. Nasze potrawy są przygotowane po to, w taki sposób, żeby gość otrzymał je na miejscu. Jakby przebranżowienie się na wynosy wiąże się z tym, że musimy wymyślać menu od nowa, musimy tworzyć kuchnię od nowa i wiąże się to z szeregiem utrudnień. Nie wszystkie właśnie odnogi gastronomii są w stanie się przebranżowić. No dom weselny, w którym pracują panie, które nie mają jakiegoś dużego doświadczenia w serwowaniu dań na wynos, naprawdę będzie ciężko im się teraz przenieść i też wbić w rynek. Tak? Jednakże cały czas, mimo w momencie, kiedy nie było lockdownu, rynek wynosowy istniał. Kolejne lokale, które w niego weszły, muszą się, brzydko mówiąc, rozepchać trochę łokciami, żeby znaleźć dla siebie miejsce, tak? Też nie dla wszystkich będzie to miejsce. Klienci to nieodzowny fundament gastronomii. Jak reagowali i co było zaskakujące? Co było najmilszego? Jak tamto było zamknięcie, klienci zamówili u nas ciasto na dowóz. I to był nasz największy obrót. Przez całe 3 miesiące, jak byliśmy zamknięci, zrobiliśmy przez 3 dni dowozu ciast na święta większy obrót i to było chyba takie najmniejsze, że klienci nas
nie zawiedli i tłumnie po prostu zamawiali te ciasta. Bardzo dużo ludzi zamawiało i zamawia też teraz. Stali klienci nas nigdy nie zawiedli, dużo mamy też nowych, także byliśmy zaskoczeni pozytywnie reakcją, bo od razu ludzie zareagowali, zamawiali, więc jeżeli o to chodzi, to byliśmy bardzo zaskoczeni i bardzo dziękujemy do tej pory wszystkim. Obecne obostrzenia nie ułatwiają pracy, ale jak to wygląda w praktyce i czy może być jeszcze ostrzej? Nie wyobrażam sobie jeszcze ostrzejszych restrykcji, ponieważ lokale, umówmy się, nikt nie robi restauracji na dużej sali. Milej, przyjemniej je się posiłek w małym, kameralnym pomieszczeniu. Wprowadzenie obostrzeń związanych z ilością gości już bardzo skurczyło pojemność tej sali. No ja osobiście sobie nie wyobrażam jeszcze większych restrykcji, ponieważ tak jak mówię, no i tak jesteśmy obłożeni od zawsze normami sanitarnymi, których musimy przestrzegać. System choćby HACCP, który każdy punkt gastronomiczny musi mieć wdrożony, czyli monitorowanie temperatur, dostaw, dostawców, dezynfekcja powierzchni i tak dalej. No stoły, wiadomo, krzesła, to jest jakby normalne, że się zaczęło to robić. Klamki, drzwi, toalety, wszędzie, gdzie się można z tym styknąć, to już było. Nie jestem w stanie nawet wpaść na pomysł, jakie by mogły być dodatkowe obostrzenia. Wytrwałość to słowo klucz do przetrwania nie tylko tej branży, ale całej gospodarki. Na jak długo gastronomia może sobie pozwolić, aby tak funkcjonować? Nie jestem w stanie powiedzieć, jak na razie idziemy do przodu, jak na razie ludzie dobrze na to reagują, zamawiają, kupują, mamy dosyć dużo zamówień, więc w tym momencie my jeszcze o zamknięciu nie myślimy w ogóle, dzięki Bogu. No ale jak to będzie trwało długo, to na pewno sytuacja się bardzo pogorszy. Wszystko zależy od właśnie profilu działalności, tak? Sala weselna, która się zamknie, no tak naprawdę może się zamknąć od razu, jeśli lokal jest wynajmowany. Jest mnóstwo czynników, które mają wpływ na czas wytrzymania tego lockdownu. Lokalni przedstawiciele branży gastronomicznej mają również ogromną prośbę do nas wszystkich. Zamawiajcie, bardzo Was proszę, tutaj z lokalnych restauracji. W miarę możliwości wspomagajmy jaworznicką gastronomię. To jest w tym momencie bardzo ważne, bo z Waszej strony to będzie mały gest, a dla nas to jest naprawdę dużo. Więc w imieniu wszystkich, którzy mają gastronomię i ogólnie lokale, wspierajcie nas. Jeśli ktoś ma jakieś tam chęci, no niech zamawia z różnych lokali, bo tu nie chodzi o to, właśnie to nie jest czas, żeby reklamować przede wszystkim swój lokal, ale żeby zamawiać z różnych, tak? Postanówmy sobie, że raz w tygodniu zamówimy z innego lokalu. Jest ich coraz mniej, więc można próbować nowych smaków. Perspektywy i prognozy nie nastrajają optymistycznie. Jak długo i czy w ogóle branża przetrwa, w dużej mierze zależy od nas samych, klientów.